Teraz zrobicie sobie egzamin z znajomości mitologii greckiej. Znaczy, nie będzie on oceniany na ocenę. Będziecie go oceniać przez pryzmat tego, na ile zrozumieliście komiks Sokrates Półpies z wydawnictwa komiksowego. Sokrates Półpies to jest komiks podpisany przez nazwisko Joan Swar, czyli w tym momencie myślę, że będzie cieszyć się zainteresowaniem wielkiej części miłośników komiksów w Polsce, ponieważ Joan Swar naprawdę ma na koncie wiele fajnych rzeczy i już przekonał po prostu rzesze fanów do siebie tym, że no, opowiada historię dosyć specyficzne, jedyne w swoim rodzaju. I tutaj Sokrates Półpies, no myślę, że będzie przywodził na myśl, przypominał troszkę Kota Rabina. Kot Rabina, jeden z najlepszych komiksów Joana Swara, filozoficzny, o kocie, który posiadł dar ludzkiej mowy, który często konfrontuje się ze swoim rabinem, ze swoim panem, rozmawiając na różne tematy często filozoficzne. Tutaj mamy dosyć podobne założenie, tylko tym razem mamy psa. Pies zwie się Sokrates, co oczywiście już jest nawiązaniem do jednego z trzech najwybitniejszych greckich starożytnych filozofów. Jeden z trzech, ponieważ obok Platona i Arystotelesa jest jeden z tych największych filozofów starożytności. No i historia psa jest taka, że tak jak Herakles, on jest w ogóle psem Heraklesa. Tak jak Herakles jest synem Zeusa, jest półbogiem, tak samo on jest w połowie psem, a w połowie... Znaczy jest też półbogiem, ponieważ jest pochodzenia... jest synem psa Zeusa, więc jest półpsem. W ten sposób. I ma darmowy. Ale najlepsze jest to, że on jest świetnym filozofem, że jest w połowie, jak sam przyznać, w połowie psem, w połowie filozofem, ale tak naprawdę jest paskudnym psem, bo ma kiepski węch, kiepski zmysł orientacji. Nie umie, tak jak wynika też z treści trochę dalej idąc w głąb komiksu, nie umiałby opilnować owiec, często gubi swojego pana Heraklesa i stara się go w jakiś sposób naprostować. Dlaczego naprostować? Ponieważ Herakles, okej, jaką wizję Heraklesa preferujecie? Ponieważ Herakles jest bohaterem, występował w wielu tworach. Między innymi Schwarzenegger przecież grał Herkulesa. I zawsze on jest, wiecie, jako ten prężny, fajny, ten najsilniejszy koleś. Nawet w komiksach Marvela występuje, pewnie. No to tutaj jest no, typowym osiłkiem. Jakby akcja działa się w dzisiejszych czasach, to pewnie nosiłby dres z czterema paskami i wyrywałby maniurki, mówiąc kolokwialnie. No tutaj Herakles, no faktycznie jego celem jest to, żeby... No, jakby, żeby nie zabrzmieć wulgarnie, ale on jest człowiekiem, facetem, typowym facetem, który ma nadmiar testosteronu i gustuje w paniach, owszem, ale pies Sokrates ma taki problem, że ten Herakles nie chce się ustabilizować. Jest takim samotnym wilkiem, rzekłbym. Taki od kwiatka do kwiatka, jak taka pszczółka. No i właśnie tutaj w tym tomie, w wydaniu zbiorczym z wydawnictwa komiksowego, no mamy parę tych historii, parę tych oryginalnych albumów. Trzy mamy albumy oryginalne, w tym jednym zbiorczym. No i pierwszy poświęcony jest właśnie temu, żeby przedstawić trochę osobowość Heraklesa, człowieka, którego interesują tylko piękne damy oraz to, w jaki sposób trafić, że tak powiem, w gusta tych dam. No i żeby on właśnie móc trafić do serc tych właśnie niewiast, to wykonuje różne zadania heroiczne, a tak to jest totalnie wolnym człowiekiem i to jest takie na duży sposób zabawne. Kolejna, znaczy na duży, co ja gadam, znaczy ogółem to jest bardzo takie przewrotne, ponieważ mit o Herkulesie, o Heraklesie, który my kojarzymy, no opisuje go w zupełnie innych okolicznościach, jest zupełnie innym człowiekiem. Tutaj Joan Swar, który odpowiedzialny jest za scenariusz do tego komiksu, jakby opowiada mitologię grecką na nowo, tak jakby opowiadał tę historię człowiek współczesny. I często jego bohaterowie tutaj na pierwszym planie nie mają zamiaru tak naprawdę robić jakichś wielkich rzeczy, tylko oni są pełni takich ludzkich wad. Na przykład Herakles, no to jest takim typowym machomenem, który, no, lubi kobiety.
w dużych ilościach w ten sposób, a do tego jest no, typowym głupkiem osiłkiem, bardzo brutalnym, który wszystko z chęcią załatwiałby za pomocą swoich pięści. W pierwszym albumie nasz psiak, główny bohater, no jest tak w zasadzie cały czas narratorem, ale on tutaj jakby stoi w cieniu tego głównego bohatera, jakim jest Herakles. No i dlaczego to jest zabawne? No ponieważ właśnie jest takie przewrotne. Tutaj wszystko jest ogółem odwrócone do góry nogami. Tak jak Herkules, Herakles, w jakiej wersji go znacie, jest właśnie takim mężnym, takim prawym. Ta tutaj jest totalnym właśnie wręcz bandziorem, rzekłbym. Dalej, mamy historię, która zatytułowana jest Odyseusz, ponieważ nasz psiak Sokrates chce pokazać mu wzór do naśladowania, czyli Odyseusza i Penelopę. Penelopę jako tą właśnie wzór wierności małżeńskiej i Odyseusza, który króla Itaki, który wrócił właśnie do swojej małżonki, mając na swojej drodze wiele przeszkód i wiele, wiele trudności. No myślę, że wszyscy kojarzymy ze szkoły Iliadę oraz Odyseję autorstwa Homera. Nawiasem mówiąc, Homer również tu występuje, ale nie jest to oczywiście Homer ten pieśniarz wędrowny, epik, śpiewak, recytator. Znaczy on jest tutaj w tej roli, ale Homerem został nazwany bohater, którego kojarzymy właśnie z mitologii greckiej, który totalnie raczej nie nazywał się w oryginale Homer. I to też jest takim przewrotnym, nie chcę mówić kto to jest, ponieważ tutaj mamy świetny dowcip właśnie ze strony Jana Sfara, tym bardziej, że jeśli jesteśmy obcykanie, jeśli kojarzymy te wielkie nazwiska z mitologii greckiej, tych wielkich filozofów, no myślę, że każdy z was jednak ze szkoły wyniósł tę podstawową wiedzę, także będziecie się świetnie bawić właśnie przy lekturze komiksu Sokrates Półpies, wyłapując te wszystkie smaczki. W każdym razie, nasza dwójka bohaterów przypływa do Itaki, żeby pies przedstawił Heraklesowi Penelopę. No i tutaj się okazuje, że Odyseusz tak naprawdę uciekł, spakował się, stwierdził, muszę odpłynąć i poszedł. I tutaj mamy kolejne właśnie oba wielkiego mitu, ponieważ kiedy Herakles przychodzi do Penelopy, ta w tym momencie żali mu się, że tyle czekała na niego i wierna była, dochowała tej wierności, a teraz co dostała w zamian? No i tutaj kryje się oczywiście kolejny dowcip, zachęcam oczywiście do lektury. Oczywiście nasi bohaterowie muszą spotkać Odyseusza i poznajemy kolejny motyw, dlaczego on opuścił swoje domostwo, dlaczego no, kolejny motyw, bardzo współczesny, że powiem, współczesny powód, chociaż nie, no w zasadzie to akurat tego typu tematyka w starożytnej Grecji, jak teraz tak pomyślę, była dosyć popularna, aczkolwiek jakby powód, dla którego Odyseusz uciekł ze swojego domu, jest bardzo przewrotny. Poznaje oczywiście on Heraklesa. Ich więzi, ich przygody zaczynają się zakleszczać, aczkolwiek oczywiście również historia w przewrotny sposób idzie naprawdę w zupełnie inną stronę niż poszłyby klasyczne mity greckie. Na końcu jeszcze mamy rozpoczęcie historii o Edypie. Myślę, że króla Edypa też również kojarzymy i tutaj nasz psiak również został wkręcony w losy właśnie tego kolesia, przed którym była właśnie dosyć nieciekawa wizja przyszłości, ponieważ była przepowiednia, kim to Edyp zostanie i miał zostać stracony przez swojego ojca, tak ku gwoli przypomnienia. W każdym razie, Sokrates Półpies, psiak. Czym się różni od kota rabina? Przede wszystkim tym, że no tutaj nie mamy tematyki religijnej. Tutaj mamy tematykę filozoficzną, mamy obalenie mitów greckich. Obalenie w taki sposób, że owszem, jest tam część tych mitów została zachowana w oryginale, natomiast Johann Sfar, no tak jak już wspomniałem wielokrotnie, wtapia do tych bohaterów, którzy byli no bez skazy, dorzuca im do ich bagażu cech pewne ludzkie wady. I to dosyć ciekawe, naprawdę ciekawe pomysły, co powoduje oczywiście, że te mity greckie no, zostają wywrócone do góry nogami i opowiedziane na nowo. Przez to, że to są mity greckie i one są naprawdę wielkimi historiami, czujemy bagaż, czujemy ciężar tych historii, to przez to, że
historia idzie zupełnie w innym kierunku, to również mamy wrażenie, że jesteśmy świadkami czegoś wielkiego. Także lektura naprawdę dostarcza rozrywki na wielu płaszczyznach. Z jednej strony, kiedy mamy tę wiedzę ze szkoły podstawową i czytamy i rozumiemy dowcipy scenarzysty, no to dostarcza nam takiej rozrywki komediowej. Natomiast jednak te rozmowy naszego Heraklesa, w ogóle różnych bohaterów, później Homera między innymi, z naszym Sokratesem, z tym psiakiem, no to w tym momencie dają również takiego kopa, że zastanawiamy się nad pewnymi rzeczami. Zastanawiamy się, czy faktycznie to, co mówi ten psiak, jest, że tak powiem, prawdą, co my byśmy zrobili na miejscu tych bohaterów, co oni powinni zrobić i tak dalej, i tak dalej. Także komiks, który dostarcza i właśnie powodów do rozmyślań oraz takiej rozrywki. Autorami są, bo przecież kurczę, zapomniałem w ogóle powiedzieć. Mówię tylko o tym Janie Swarze, który jest odpowiedzialny za scenariusz, ale za rysunki na przykład jest odpowiedzialny Christophe Blaine, a za kolory w pierwszej i w drugiej części Audrey Jardel, natomiast w trzeciej już Clement Sapin oraz również rysownik Christophe Blaine. Także tutaj też tych autorów warto wspomnieć. Akurat jeśli chodzi o rysunki Blaine'a, to one bardzo są zbliżone do tych Johanna Sfara, które możemy kojarzyć na przykład z Kota Rabina, tudzież z innych, na przykład z Profesora Bella, albo Wampira, Małego Książę i tak dalej. No dużo tych komiksów. To jest tutaj mały spis, mały spis na początku, co też możemy znaleźć właśnie tych autorów. Komiksy Jana Sfara, Kot Rabina, Profesor Bell, seria Merlin, później Aspirin, Wampir, Mały Książę, Mały Świat Golema oraz Klezmerzy. Natomiast Christopha Blaine'a możemy kojarzyć z Kronik Dyplomatycznych, Reduktora Prędkości oraz Pirata Izaka. To są rzeczy, które można dostać u nas na rynku polskim. Uśmiałem się, nie będę ukrywał, przy lekturze Sokratesa Pupsa. Polecam. Naprawdę komiks jest bardzo ciekawy. Jest bardzo ciekawy i jeśli na przykład jesteście miłośnikami tylko i wyłącznie na przykład mangi albo tylko i wyłącznie na przykład komiksu superbohaterskiego i chcielibyście kiedyś sięgnąć po coś naprawdę innego, bardzo innego, to myślę, że początek waszej przygody z Janem Sfarem od Sokratesa Pupsa byłby fajnym, dobrym wyborem, tym bardziej, że myślę, że akurat tematy, tutaj akurat powiązania z mitologią grecką będą jak najbardziej adekwatne dla każdego z nas ze względu na fakt, że jednak katowane są te mity w szkołach, w szkole podstawowej. Jeśli dobrze pamiętam, możliwe, że już w gimnazjum, chociaż ten program cały czas się zmienia. Także zapraszam was wszystkich do wydawnictwa komiksowego.